Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj mamy na tapecie grę Bells and Whistles. Grę, no chyba przeznaczoną dla dzieci z tego co widzę. Gwizdki, dzwoneczki, więc no tak to by... tak to można byłoby tłumaczyć, że to jakaś taka gra dla młodszych dzieci. Gra została wydana przez firmę Konami w 1991 roku. No latamy jakimiś tutaj takimi stworkami, strzelając w dzwoneczki, z tego co tutaj widzę. No, chyba tak. Dobrze, próbujemy w takim razie na początek, tak jak zwykle wrzucam trzy żetony, trzy monety. Raz, dwa, trzy kredyty mamy. No i rozpoczynamy! Rozpoczynamy! Zostańcie do końca! No i już lecimy sobie. Strzelamy. O! Są jakieś dzwoneczki, które trzeba tutaj, prawda, chyba zestrzeliwać. O! Zbierać też trzeba, patrzcie. O, tu jakieś owocki mamy, tak? Winogronka, ładnie. No, takie gry to ja lubię, słuchajcie. Pozytywne, miłe, sympatyczne, mimo już strzelawki. To jednak można zrobić grę fajną? Można! I to właśnie jest gra bardzo pozytywna, przynajmniej jak dla mnie. Mimo już, tak jak powiedziałem, strzelająca, to jednak... O! Rozwaliło mnie. Oj, oj, oj. O! Jest kontynuacja, patrzcie. No to lecimy dalej. O! Mamy tutaj jakąś osłonę chyba. Ona nam się zmniejsza, słuchajcie. No już nie mam osłony. Cokolwiek by ona nam osłaniała, o. Aha, jak one są małe, to nie możemy w nie strzelać, bo one chyba są nisko. Dopiero jak się... chciałem dzwoneczek zebrać, a niestety nie udało mi się. Dopiero jak są na moim poziomie... O, i też się zderzyłem. Dopiero jak są na moim poziomie, to można w nie strzelać, z tego co tutaj widzę. O! Karetka. Karetkę trzeba przepuścić chyba. O, znowuż, dobra. Kontynuujemy. No i znowuż mamy ochronę. To duże kółeczko takie, które nam się zmniejsza, to jest ochrona. Z tego co widzę. O, ładnie dzwoneczek żeśmy złapali. Bardzo sympatyczna gra. Gwizdki i dzwoneczki, tak? W zasadzie dzwoneczki i gwizdki. Oj! Rozwaliło mnie. Ale mamy jeszcze życie, dobrze. O, próbowałem tym większym tym, ale to chyba nie. A, muszę nacelować, patrzcie. W ten sposób to jest. Uff. Gra niby prosta wydaje się. Ale taka czy do końca prosta ona jest. Dobra, zgromadźmy sobie energię. Pyk. Pyk. Ty. Oj. Oj. A, nie mamy tych, nie mamy żetoników. Dobra. 10 żetoników sobie. Oj, 12 mi się rzuciło. Trudno się mówi. Będziemy grali 12. O, patrzcie, czekajcie. Tutaj trzeba tym celownikiem nas... O, widzicie.
jak wpadłem na genialny pomysł. Tym celownikiem trzeba było najechać na tego stwora i dopiero strzelać. No. 11 kredycików nam zostało. Lecimy sobie dalej, słuchajcie. Lecimy. Jedną z fajniejszych gierek chyba, które tutaj prezentowałem. Taka no pozytywna. Bardzo pozytywna. Mimo, że mówię strzelawka, to jednak ma taki fajny wydźwięk. Także myślę, że nawet dla dzieci spokojnie by się nadawała. O! A? Udało się. O! Nie mam coś tutaj tej osłony. Tam pamiętacie, takie kółeczko było, które nas osłaniało, a tutaj tego kółeczka nie ma i nie wiem za bardzo nawet dlaczego tak się dzieje. No ale nie ma kółeczka, tak? Nie ma, mówi się trudno. Dobra, dalej lecimy. O, teraz mamy kółeczko. O! Powiem wam, że dużo gier z automatów ja kojarzę, ale akurat nigdy nie widziałem właśnie tej pozycji. Być może ona była mało popularna w Polsce, no ciężko wyczuć. Ojejku, co to laci tak było. Na mnie tutaj jakieś takie latające obważanki. Speed down. No niestety. Spowolniliśmy się. No dobra, continue. No co? Mamy jeszcze 9 kredytów. I widzicie, ta maszyna, ta gra no umożliwia wrzucenie więcej niż 10 kredytów. 9 w zasadzie, bo w większości przypadków to były właśnie do 9 zliczało. A każdy następny no już był, że tak powiem, pożerany bez policzenia. A tutaj możemy wrzucić więcej nawet. Nie wiem ile. O! Co za stwór. Oj, oj, oj. Może być cienko. Strzelałem, a tu... Oj, 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 oj. Słabo, słabo. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Coś mi się tutaj... Dobra. Nie, nie, po prostu nie mogę chyba wlatywać na... obszar tego statku, wiecie? No. Bo to mi zabiera życie. Muszę tylko walczyć gdzieś poza. No, continue. O! Udało się. Dobra, rozwalone. Dobra, dalej. Dobra, przód rozwalony. Teraz to mnie to coś rozwaliło. No właśnie, muszę tutaj uważać. No nie, nie mogę na to wlatywać, muszę. No, teraz mam osłonę.
Aha, czyli w ten sposób trzeba celować raczej. No dobrze, celujemy w takim razie w ten sposób. Skoro tak pokazuje mi. A, dalej. No jest, rozwalone. Rozwalone, rozdupcone. Dwa kredyciki mi zostały tylko, no patrzcie. Dwa kredyty tylko, no niestety. Aj. Chciałem złapać dzwoneczek i się nadziałem. Oj. Mylą mi się dzwoneczki z tymi, że tak powiem, intruzami, które tu się... Jeden kredycik został, słuchajcie. Ostatni kredycik. Dokąd mi się uda dojść? To jest ciekawe. Gra jest dosyć dynamiczna też mimo wszystko. Nie ma czasu na zastanawianie się. Kto pierwszy, ten lepszy. O, jakieś punkty. Ładnie. Oj. I ostatni kredyt. Więcej kredytów już nie mamy. Dokąd mi się uda dojść? Czy zaliczę tą planszę? Trzymajcie za mnie kciuki. O to chodziło. Oj, staranowali mnie. No, jest jakiś stwór magiczny. Oj, oj, jak to w niego celować? Oj nie, no to jeszcze muszę przejść. Trzy żetoniki dokładamy. Dobra, trzy żetoniki żeśmy dołożyli, bo muszę stwora przejść. A to może nie być łatwo. Oj, coś mi tutaj obraz podrywa. Oj, 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 oj. O, jest, udało się. Uff. A to co to za stwory dziwne? Tego żeśmy jeszcze nie mieli. A, rozwaliło mnie. No dobrze, już dograjmy do końca. Tymi kredycikami.
I ostatni kredyt. Ojej, nie o to chodziło. Ojej, no chciałem dzwoneczek wziąć, a tu widzicie, zderzyłem się. Ostatnie życie na ostatnim kredycie. Ojej. No niestety, nie mamy więcej kredytów, nie mamy więcej żyć. Zobaczymy, czy będzie wpis. Ej, patrzcie, nie mamy wpisu. No nie, no tyle pieniędzy, jakbym zmarnował w real time'ie. I by się okazało, że nie mam nawet wpisu, to bym się delikatnie mówiąc zajeżył. No cóż, taka gra. Dobrze, ode mnie tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do następnego odcinka zapraszam. Cześć!